Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną pierwsze podejście do tej firmy, szwedzka firma, Blue and Green bodajże, chyba tak. Kurczę, nie mam pojemnika, wyniosłem. Nagrałem film, stwierdziłem, że już wystarczy zabawy. Zaniosłem, powiedzmy, że do magazynu, zabrzmi to lepiej. Teraz tak, co do produktu, słuchaj, mega poślizg. O ja, dawno nie miałem takiego interior cleanera, który by miał taki mega poślizg. Naprawdę, poślizg, poślizg, jeszcze raz poślizg. Jeżeli chodzi o zbieranie kurzu, pyłu, bardzo fajnie. Ogólnie produkt mega zbiera tłuste osady. Tak jak widziałeś, kierownica, lewarek uwielbia tłuszcz. Zbiera go obłędnie. Naprawdę. Na niektórych plastikach, tak jak widziałeś, pędzlowanie, o właśnie, pędzlowanie, może nie jest to jakiś mistrz piany, nie jest też najgorsza, ale zdecydowanie on jest na mikrofibrę do odkurzania. Potrafi skurczybyk na niektórych plastikach, na dolnych, tam gdzie jest dużo rys, czyli one są troszeczkę tak jakby rozjaśnione, przyciemnić, czyli troszeczkę jakby zamaskować, ale nie na wszystkich, nie na wszystkich. Volvo na przykład w ogóle nie przyciemnił. Kompletnie, pomimo że tam plastiki są mięciuteńkie, nie było przyciemnienia, ale za to poślizg. Co jest fajne w tym produkcie? Kurz go nie lubi. To jest to. On po sobie coś zostawia. Taką delikatną, jak kurczę. Nie, właśnie, dzięki temu poślizgowi taką jakby taką barierę zostawiał na elemencie czyszczonym. Także tutaj kurczę. Im miękki w plastik, tym lepszy poślizg. Im twardszy plastik, tym mam wrażenie, że jakby go troszeczkę, może nie to, że przyciemniał, ale tak widać, że on wtedy, że coś siedzi i dodaje właśnie poślizgu. Rewelacyjnie już w ogóle, jeżeli chodzi o wykończenie, siedzi na twardych, gładkich plastikach. No rewelacyjnie. Tam poślizg, tak jak widziałeś, ręką specjalnie sprawdzałem, no to jest obłęd w Audi. No ja oszalałem. Naprawdę. Rewelacja. I kolejna rzecz. Zapach. Kurczę. Takiej świeżości. Troszeczkę on mi przypomina taką choinkę w lesie. O właśnie. Tak w tę stronę idzie. Taki kurczę, naprawdę mega świeży. I super wydajny. Niewielka ilość i jedziesz, i jedziesz, i jedziesz. No dobrze. Myślę, że kurczę chyba wszystko, no bo tutaj nie będę się czarował, nie jest to produkt, którym ogarnie... A, materiał, zapomniałbym, właśnie, bo to jest produkt, który ma, właśnie, że ogarnie się wszystko, do tego zmierzałem. Że i do materiału i możesz tapicerkę. Nie, odradzam. Na tapicerce tak naprawdę nie robi nic. To, co widziałeś w Audi, to był mój pot po siłowni. Po siłowni, grubo powiedziane. Po spinningu na rowerkach, tak. Siłownia siłownią, ale zauważyłem, że brakuje mi kondycji, kurczę, bo przestałem biegać kolana, ale nie o to chodzi. Starość, nie radość. I myślałem, że może, kurczę, bonnecikiem ogarnę to, czyli odświeżę sobie siedzenie. Nie, nie ma sensu. W ogóle na materiał nie skakujemy. Nie skakujemy. Tylko i wyłącznie atakujemy plastiki. A, i sprawdzałem na szybach. Właśnie, szyby. Tłuszcz zbierze, ale że coś po sobie zostawia, smuży. I później jest dopiero ciężko to usunąć. Kurczę, co ja się namęczyłem. Można powiedzieć, że brud zamieniłem na to, na ten poślizg, który mamy na plastikach. Czyli coś zostawia po sobie, jakby nie było. No coś po sobie zostawia. Kolejna rzecz, rewelacyjnie, z interior cleanerów ten, tym najfajniej wymywało mi się APC. Tak. Z tego względu, że on, tak jak na szybie, zamienia brud na swoje zabezpieczenie. APC, wjeżdża z nim i masz, kurczę, od razu zabezpieczony. Wymyte APC, właśnie, wymyte APC i zostawione zabezpieczenie. I to czuć pod ręką, że, kurczę, od razu masz zabezpieczenie i mega szybko odparowuje. Bardzo fajny. Kurczę, coś jeszcze? Chyba wszystko, bo nie pamiętam, kurczę, bo filmik był dosyć długi. A miałem długą przerwę. Co jeszcze tam kombinowałem? Nie, chyba wszystko, tak, wszystko. Tak czy tak, firma zapowiada się ciekawie. Bawiłem się też Dayronem, który też ma potencjał i ciekawie pachnie, ale to niebawem. I bawiłem się też Tar Removerem. To wszystko się pojawi. A co z tamtymi produktami? Wszystko się okaże. Szwecja, wiadomo. Czyli musi być jak? Ekologiczny. I tu jest właśnie fajnie. Produkt
Wszystkie produkty, których używałem, w ogóle nie męczą. W ogóle nie sprawiają takiego wrażenia, że są niebezpieczne. Ze wszystkimi pracuje się przyjemnie i czuć, że to są bezpieczne produkty. Ten do wnętrza to już w ogóle ogień. Najbardziej, o właśnie, zaskoczył mnie zbieraniem tłuszczu po rąsia, kierownica i lewar. Ja w aucie mam go cały czas, właśnie na trasy. Jak robię długo, teraz będę jechał nad morze, więc 700 km strzelę, przyjadę i od razu tym produktem. No robi mega robotę. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!